Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj będziemy mieć problem z drabiną. Jest długi weekend, dlatego trzeba się cieszyć i tańczyć z radości. No chyba, że jesteś maturzystą, wtedy będziesz świętować po maturze. A dla tych, którzy mają wolne i nie mają co robić, możecie posprzątać swój dom. Albo popatrzeć, jak robią to inni. Tu mamy Ashton, która jak przystał na prawdziwą panią domu, sama postanowiła wkręcić kilka żarówek do nowej lampki. Teraz widzicie, jak domowe obowiązki mogą być niebezpieczne. Na szczęście upadek zamortyzowała czołem. Zapytacie, gdzie jest jej facet? No jak to? Tutaj. To on, Chris Barber, wrzucił film Ashton i drabina, który w 5 dni zobaczyło ćwierć miliona osób. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Po co tu kamera? Chyba, że dobrze zna swoją kobietę i wiedział, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało i będą kolejne filmy. W końcu sprzątania w tak dużym domu nie zabraknie i na przykład trzeba będzie wytrzeć wentylator i kto wie, może Ashton zrobi to bez wyłączania. Powiecie, że to robota nie dla jednej osoby? Możliwe, chociaż czasami nawet trzy mogą nie dać sobie rady. Gdy nie trzymasz drabiny pod odpowiednim kątem lub podłoga jest zbyt śliska, kończy się to tak samo. Na szczęście przyjęła to na czoło. Wiem, że wiesz, że każdy kraj ma swoje niebezpieczeństwo. Na przykład film od Marka, który dostałem od niego na Facebooku, pokazuje, że Japonia może zryć banie. Ten koleś musiał kiedyś mocno upaść. I to nie raz. A lecąc trochę niżej, bo do Australii, możecie obawiać się natury, która przygotowała dla was rekiny, skorpiony, krokodyle, meduzy, węże i to najbardziej niebezpieczne, kangury. To właśnie one czekają na odpowiedni moment, aby dać ci w ryj. Tak jak ten, który dobija się do twojego domu. Oj! Nie, nie, to nieprzyjazne sąsiedzkie odwiedziny. To zaproszenie na solówkę. Chcesz w papiaka? Chodź na solo! Chodź na solo! Aż strach wyjść z domu! Chociaż dla niektórych równie niebezpieczne jest to, gdy w nim są. Możliwe, że kangur walczy ze swoim odbiciem w oknie, co i tak nie jest pocieszające, bo przed twoim domem stoi idealnie wyrzeźbiony kangur o bicku większym niż twój, o klacie szerszej niż twoja, o ogonie dłuższym niż twój. Chociaż fakt, nie wszyscy mają takie kompleksy. I ten australijski samiec ma ochotę na jedno, na solówkę. Chcesz w papiaka? Chodź na solo, chodź na solo. Na koniec wróćmy jeszcze do naszego wschodniego kolegi, tego od Hoverboardu, który zrobił na was wielkie wrażenie. Jeżeli uważacie, że to było przesadne i niebezpieczne, Olek nie pokazał nam jeszcze wszystkiego. Można zjechać ze stromego dachu, na tyłku i bez zabezpieczeń. Stać na rękach na najwyższym punkcie budynku, zrobić salto i wiele innych. A to wszystko w filmie, który w niecałe 9 dni nabił 350 tysięcy wyświetleń. Pięknym ostrzeżeniem w opisie, nie próbuj robić tego w domu. A my już wiemy, kto się nie posłuchał i wszedł dosyć wysoko. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zostaw lajka, komentarz. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Wcześniejsze odcinki macie tutaj. No i widzimy się codziennie na fejsie, Instagramie, grupie, Snapie. Wpadnijcie tam. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia już w poniedziałek na YouTubie. Hej, co tydzień wybieram ze wszystkich komentarzy jednego autora, który dostaje ode mnie koszulkę, a dzisiaj jest nim człowiek pod nickiem Parówką jestem dużą. Za ten abstrakcyjny komentarz i nick. Jeżeli ty też chcesz wygrać, po prostu komentuj.